Witajcie, z tej strony oczywiście ma Piasolec i bardzo serdecznie witam Cię, drogi widzę w kolejnym vlogu na moim kanale. 7 sierpnia, jeszcze do szkoły nie idziecie. 7 sierpnia, talerzóweczka z tyłu, jedziemy sobie talerzować. Popadało sporo w weekend, jak widzicie wiosenny jeszcze stoi. Na tą wielką produkcję będziecie musieli sobie poczekać. Tu testowaliśmy talerzówkę po tym, jak żeśmy sobie ją, wiadomo, porozkręcali, by zobaczyć, jak to wszystko wygląda. No a dzisiaj już śmigamy. Jeden vlog miałem tak jakby dla Was nagrany już z talerzowania, ale było tak sucho i średnio mi się to podobało, że postanowiłem, że tamte sobie potnę, dołączę do tej wielkiej produkcji, a tutaj będziemy sobie pięknie nagrywać już dzisiaj, gdzie mam nadzieję ta robota pójdzie lepiej. 15 minut wcześniej obcinali rowy. Szkoda, że my prawie po żniwach, o, są teraz z tamtej strony. No ale warto, że obcinają. O wiele lepiej to teraz wygląda. No ale parę dni wcześniej to już by na żniwa bardzo pomogło, bo to co my w nocy kosili i do który, a jeny, to będziecie musieli na to sobie wszystko oczywiście mordeczki poczekać. Czekajcie, ja co, wjadę sobie, a wjadę sobie ostatnim chyba. O proszę, co tu się, solec kończy czy co? Pieniędzy brakło, został jeden przejazd, albo dobra, został jeden przejazd pszenicy, której się nie udało już skosić, bo nie było na co sypać. O, taki mały zwiastun, już nie było na co sypać. I zostało wiosennej z 1,5 hektara i jesteśmy po żniwach. No ale niestety, spieszyliśmy się bardzo mocno. A wiecie co? Tu jest taki... Tu jest typowo bruzda. I ją sobie od razu w pierwszym przejeździe postaramy się zagarnąć. O, cyk. O plonach, o tym wszystkim nie będę w szczegółach mocno gadał, bo nie chcę Wam spoilerować tego wszystkiego, ale przeżyto Wronkowskiego bardzo ładnie, jak u nas. Chyba mogę rzec, że to był rekord. To jeśli chodzi o sypanie pszenicy i przeżyta, to był rekord w naszym gospodarstwie od kilku lat. Czekajcie, ja muszę sobie, żeby zabezpieczenie wyjąć, to muszę sobie wziąć i opuścić tę żweczkę. Zestawik bardzo dobrze znacie. Ostatnio sobie go zrobiliśmy, żeby już tak górki nie usypywał. A mam tam materiał jakiś nagrany. Trochę zabawy było, ale warto. No bo jestem już, o kurde, powiem Wam szczerze, no dzisiaj 2 tygodnie. Dzisiaj 2 tygodnie mijają. Jeszcze tak długo na solcu to nigdy nie byłem. Czasami w roku tyle nie byłem, a teraz przyjechałem na żniwa. Więc sami możecie się spodziewać, jakie były pogody. Dzisiaj mamy, no, takie jest odczuwalne 16 stopni. Tu nie ma co się szczypać i okłamywać, mamy 16 stopni, takie odczuwalne. Dobra. Więc trzeba cisnąć i działać wreszcie z pracami pożniwnymi. O! I dzisiaj luks! I dzisiaj luks! No tu sieczka. Po pszenicy fajnie to wygląda, tu bardzo ładnie ściekało. Poprzężycie, zobaczcie ile towaru. Poprzężycie to wygląda tak, jakby tam było na sumę koszone, a tak oczywiście nie było, bo tam jak
było kiedy, nie było czasu. Z drona polatałem tylko pół godziny i to był mój pierwszy lot i dobrze, że nie wyleciałem, bo bym nie nagrał nic. Ale no mówię, tutaj można było wszystko wam opowiadać, co się działo i działo. Ale to zobaczycie sobie już na grubym vlogu. Teraz już jesteśmy takiego uznania, że lepiej mokry w silosie niż porośnięte w kłosie. I to tak można było nazwać pierwszego vloga, którego dla was tutaj nagrywałem. Czyli tu to chciałem nazwać za sucho na talerzowanie, za mokro na śliwa, bo tak to mogło być. U nas praktycznie przez te 12 dni, powiedzmy 10 z tych 2 tygodni, 10 dni, to praktycznie padanie. Tylko że to wiecie co, nie było padanie takie, że przyszedł ci fajny deszcz, powiedzmy 20-30 litrów i spoko. Tylko to było takie kurwa jak ksiądz kropidłem i to ci tak. Po wieczorze była rosa, godzina 11, 12, 15, przychodził se deszcz, on se pokropił, do wieczora nie wyjechałeś. A niestety na prace pośliwne to była tragedia, talerzówka jak po asfalcie, ale z drugiej strony jak sobie wyszedłem, popatrzyłem, mówię dobra, spoko, najważniejsze żeby podciąć, wymieszać te resztki pośliwne, tutaj tej słomy było dużo. Więc wiecie, ta talerzówka też miała o wiele, wiele ciężej. I dobrze, że to stalerzowałem, bo przynajmniej przyszły te deszcze. To już takowo sobie wiecie, te poplony będą rosły. To co oczywiście za kombajnem wyleciało, czy to co zostało. Bo pszenica to był ostatni ratunek, pójdziemy się przejść, pokażę wam jak to wygląda. Weekend teraz u nas nadawali, no ogromny też, bo 150 litrów, a nie spadło tyle. Jak spadło to max 80. No tam naprawdę duży, duży max. No ale przynajmniej teraz już jest na czym te prace pożyte pokosić, bo przez kilkanaście dni było tak, że nie wiem co robić. Nie wiem co robić, bo tak ani nie kosiliśmy, ani tu było za sucho. Było tylko to pole, ale już tam później, jak wiecie, porobiliśmy wszystko. Było właśnie dużo czasu na jakieś tam remonty, duperele. Takich remontów większych, których chcę, to zastanawiam się nad wspomaganiem, ale to sobie chyba odpuszczę, bo tyle to się da radę, a lepiej zostawić te pieniądze i zainwestować już w nowy ciągnik, znaczy nowy, no po prostu ciągnik pomocniczy w gospodarstwie. Spokojnie, to nie po sąsiedzku i raczej 60, 50 czy 30 się tu nie pojawią. Marzenia się spełniają i marzenia są po to, żeby je realizować. Takie marzenia gdzieś tam mogę też dzięki widzom realizować sobie, bo jakby nie patrzę te nowe nabytki, to że w tym roku tak planowało, to też jakby nie patrzę, jest trochę moja i na pewno wasza zasługa, bo przez to, że sobie gdzieś tam rozwijamy ten kanał i są tam z tego jakieś pieniądze, ja sobie to inwestuję w gospodarstwo, gdzieś tam sobie dokupuję właśnie, a to jakieś nowe nabytki, a to gdzieś tam w nawóz się zainwestowało, a to siam, to sram, to. I to tak jest właśnie, że dzięki też wam mogę to sobie wszystko robić, bo dzięki temu, że mnie oglądacie, mam taką, a nie inną publikę. Mogę sobie tak mordeczki tutaj działać, bo
100% i mogę sobie inwestować w rzeczy takie, które gdzieś tam wpłyną na to nagrywanie. Także bardzo serdecznie do opisu zapraszam. Kolejna inwestycja taka, że dzięki Wam zamiast zbierać na głupoty, pozbieraliśmy sobie na drona. Poezja! I to jest to, że kuźwa tak wyszła akurat w tym roku, nie była Dasia, gdzie czasami mógłbym je zastąpić, coś tam polecieć, zrobić. W tym roku no, skupiałem się nie na nagrywaniu, tylko głównie na tym, żeby robotę zrobić w polu. Bo to było najważniejsze, żeby zebrać po prostu na następną. Czy ja jestem w stanie wykręcić tu? Dobra, poprzeczek będzie większy. Ale chcę już sobie to rzucić i jeździć w kółko. Dlatego też kolejna właśnie inwestycja to dron. Bardzo serdecznie dziękuję za każdy grocik, za każdą cegiełeczkę, złotóweczkę. Dziękuję donatorom wszystkim, dziękuję za te kilkanaście godzin fajnych spędzonych na streamie. Naprawdę dziękuję z całego serducha, bo dron to było moje marzenie już od dawna, ale gdzieś tam te kursy, robienie tego wszystkiego. Ja cię kręcę, nie mam na to zbytnio czasu i też dużo nie nagrywałem, więc mówię, kurde, po co mi to, ale teraz sobie pomyślałem, że głównie przestało i odechciało się nagrywać. Bo jakby nie patrzeć u nas w Bytowie, gdzie teraz na co dzień sobie mieszkam. Nie liczy się nic. To są pola ogromne. Ja pierdolę. A to się przypchalo. O cholera. Zawleczkę ujebalo. O rany, rany. Co tu się wydarzyło teraz, panie majster? Co tu się stanęło? Co tu zapchało, co tu urwało? Całe szczęście nic tu nie urwało. Jedyne co, to urwało zawleczkę. Teraz zobaczę, czy będę w stanie. Musiałbym tak, lekko cofnąć. I może się tu uda to zrobić, ale teraz pytanie, czy my sobie wzięli drugą zawleczkę, czy ona tu gdzieś w ciągniku będzie, czy będziemy musieli sobie to jakoś zdrutować. Dobra, luksus. Zadzwoniłem, żeby ktoś mi zawleczkę przyniósł, ja na razie zrobiłem sobie na drut to. Tak to by była naprawdę.
Masakra, zaraz wyskoczę. Pokażę wam, jak wygląda pszeniczka. Ta, co została, nadają jeszcze kilkanaście dni deszczu, ale przy 16 stopniach. Dych, poniżej dychy ma być w nocy, nie? Także średnio bym powiedział. Wszystko jest git, wszystko jest git. Dobra. Ale no to jest mokradło. Teraz jest mokradło. Jeszcze wilejka, czyli ościasta, się w miarę trzymała. O Jezu, jak idę, to tak fajnie strzela z tej słomy woda. Ale jak tu była ta ciasteczkowa i w ogóle, no to naprawdę czornidło, czornidło. Zresztą będziecie widzieli na tym vlogu, jaki tu był taki na wysokości 2 metrów. Był kuźwa taki, jakby to powiedzieć, tuman kurzu takiego grzybowego, nie? Masakra, o kurde. O kurde, chyba musimy zjechać. Chyba musimy zjechać, ulala. I trzeba będzie to heftnąć. O, bo jak nam się to upierdzieli, to będą jajca. No tak chyba zrobimy, ludziska. Oh no. Oh no, 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 no. O, trzeba będzie to na maksa w dół opuścić, bo każde podnoszenie. O, to nie chcę myśleć, co się z tym dzieje. Czekajcie, zobaczymy, jeżeli sobie to opuścimy, czy to mi fajnie. O, dobra. O, to musi być naprawdę konkret. Ale okej. Dobra. Powiem tak, bylebyśmy dojechali do domu. Czyli awarii ciąg dalszy, ale całe szczęście to nie są jakieś przeogromne awarie. No ale dobra. Dobrze, że wyszliśmy w tą pszenicę, nie? Bo jest to stąd widoczne. Niezbyt. Pewnie to też wiecie, przez to takie kurde zawracanie. Może być. No ale to wiecie, to jest te tylnie dalej, że sobie idą po ziemi, górne są podniesione. Tyle teraz tu się bawić. Ajajaj. Aj, aj. Dobra. To już jest, to jest. Co my tu teraz mamy? Okej, okay, tu caluśkie pękło. Tu mi wejdzie. Tak na styczek, kurde. Nie wejdzie mi to tu. Coś mniejszego poszukać. Kurde. To jest to samo. Ale te dwa by tu były luksus. Dobra, może na siłę to mi się uda wbić. To najpierw tak, musimy zespawać to. O, to też już popękało. No to jest ciężar jednak, trzeba troszkę większe zawroty robić. Ciekawe, kiedy to puściło, ale to ważne, że zauważone, powiem wam. Już tak jak kurde to podniosłem, to się rozstrzeliło. To idzie, patrzcie. Zjechałem tylko na chwilę, nie? I już mi tu kopaduje coś. Tylko bylibyśmy zdążyli pospawać i jazda w pole. To jest też takie, kurde, z jednej strony to jest też dociążenie niepotrzebne. Bo i tak ten przód, powiem wam szczerze, że kurde, on i tak jest teraz mokro, to on na spokojnie se wchodzi. Czy co, ja nie będę go dociążał specjalnie tą podą, bo to też na pewno jest jakiś nacisk, który jest niepotrzebny. Zobaczymy, jak się będzie talerzowało. Jak będzie szło git, bo teraz jest mokro, to po co jeszcze właśnie tutaj na ten początek dokładać. To załóżmy tylko, załóżmy to. I tak szczerze, jak my byśmy rozkręcili trochę tą śrubę, to ona też by nie pozwalała na taki ten manewr niepotrzebny. A, żeśmy teraz rozpawali, to kuźwa będzie trzeba rozkręcić właśnie. Oto kuźwa wszystko pracuje, więc mówię, tu trzeba będzie pomyśleć albo zacząć troszkę inaczej, nadal jeździć. No witam dnia kolejnego, no pizgo dzisiaj, pizgo, no aż psa z budy się nie chce wypuścić. Pozamykołym się.
powiedziałbym do końca tak. Na pół sprzęgle, tak? No dobra, tak trzeba robić. Tak trzeba robić, jeżeli chcemy, żeby ta talerzówka jeszcze z nami pojeździła. To wiecie, to było wszystko samoróbka, jeśli chodzi o ten zaczep. Więc no, te nawijanie takie, no zbytnio to, jak widać, nie było mądre. No ale to trzeba wreszcie ogarnąć. I już jak tak mówię wam, skoro mam się tak bawić, to wczoraj jak miałem ten czas wolny, bo jak skończyłem sobie spawać, a spawy się skończyły, to zaczęło padać, ja mówię, dobra ciur. To jeszcze tata przyjechał, to już po swojemu zrobił, na dole jeszcze taki płaskownik wzmacniający, żeby to tak, wiecie, to już podtrzymało. Tej opony nie zakładaliśmy, bo i tak jest miękko, więc nie ma sensu jeszcze bardziej dociążać i męczyć tu ciągnika. I mamy ten agregat taki nasz stary. On ma bałek. Ten bałek jest na 2,20, ale jak sobie mierzyłem, to on nie sięgnie 2 talerzy. Niecałe tam, 1,5 talerza praktycznie. No więc spoko. Nie wiem, czy tego bałka sobie nie założyć, żeby po prostu to bardziej równało i dogniatało. Bo teraz najlepiej jakbym się w bronę wpiął i jeszcze sobie to zbronował. No a propos cyklopa, no to tam na poprzeczniaku i tak raczej to nie będzie koszone, bo to nie ma sensu. Jest taka słabizna. I chciałem się wziąć za kopanie tego rowu. To akurat wyszło, w miarę coś tam popadało, ale zobaczcie, dzisiaj to już suchutkie i może wieczorem wczoraj coś popadało, no dzisiaj dobrze się talerzuje, to nie ma co ukrywać, talerzuje się fajnie, więc dzisiaj sobie potalerzujemy to, co będzie można. Zobaczcie, czy to w sumie będę przewalał, jeżeli nie, no to widam się cyklopa, przerzucę sobie najpierw ten obornik i dopiero zmienimy wtedy z chwytaków na łykę i jedziemy kopać. Jedziemy kopać wreszcie ten rów. Fajnie, bo akurat to jest taki czas, żeby ponadrabiać te prace, które zawsze kiedyś chciałem. Wątpię, że to będzie widać, ale komuś sobie wozi beleczki. Może zajedzie na powrociku. Widzę, że teraz ładuje tam HL-ki, ale z zetorkiem przyciągnął sobie jeszcze pronarkę, więc trochę tego zabierze na pewno, tej słomy. Nawet nie wiem, czy całości nie weźmie na raz. Później do niego drydnę. Gdyby nie było tak wiecznie, jakoś bym sobie puścił tego drona. Powiem wam, to podnoszenie na pół sprzęgle, dobrze to kiedyś ktoś wymyślił w tym ciągniku, że to tak działa. Tutaj nawet lepiej się nawraca o wiele. A no widzicie, tak? Człowiek był przyzwyczajony do tamtego, a po co to, na co to, a jednak robotaju z tym idzie dobrze. Także a propos tego właśnie, że jest mega wiecznie, bo jest cholernie wiecznie. Chciałem sobie, wiecie, tu bym miał, mam prostą, jakoś bym se to puścił i dronem bym se polatał, parę łyn złapać. Teraz jeszcze najwyżej myślałem sobie, że właśnie wezmę Andzie, niech sobie na tych prostych kawałkach jeździ, a ja bym parę łyn z drona złapał, bo to masakra wtedy. Nic sobie z drona nie ponagrywa, bo nie mam ich co potalerzować. Chyba, że gdzieś tam mówię, tatę poproszę i na parę przejazdów przyjedzie. No ale dobrze, Andzie, chociaż ostatni aparat wzięła. Jakieś tam kilka prostych ujęć nagrała, zawsze już będę miał coś z tego prasowania. Bo z samego GoPro to nigdy tak nie oddaje oczywiście. No muszę Andzie trochę bardziej poduczyć, bo faktycznie to się może mi gdzieś tam przydać. Jak się chce taką robotę robić.
spędzać dużo czasu, ale aktualnie tego czasu nie mam. Wiecie, tam poprzednie dni, jak to padało, to sobie człowiek jagodzianki zrobił. Ale u nas w lasach totalnie nic, zero. Zero, byłem w niedzielę, to totalnie nawet psik nie ma grzybów. Uwielbiam, ogólnie ja uwielbiam zbierać grzyby od małego. Uwielbiam robić w kuchni. I tak mówię, kurde, chociaż jagody, chociaż jakieś grzyby, grzybowo bym zjadł albo pizzę zrobił. Bo uwielbiam robić pizzę. No ale tu nie ma nic. A okolice Bytowa takie filmiki dostajemy, że stoją w miejscu 10 na 10 i wiaderko grzybów i to takich i ładnych. To piękne grzyby. Więc nie mogę się doczekać, kiedy wrócę. I na pewno od razu pierwsze co na grzyby i może jeszcze jagody, bo jednak takie ze swoich jagód niż kupionych to jest większa satysfakcja. Zaraz zrobimy też ten poprzeczniaczek. Tam już go raz robiłem, no ale to nie zaszkodzi. Także tak to się wiedzie na tej polskiej wsi mordeczki. Dzisiaj akurat wypuściłem wam vloga, bo miałem na to czas, żeby go wczoraj zrobić. Mieszania paszy uczysz, fajnie, bardzo fajna akcja. Zapraszam, jeżeli ktoś tego vloga nie oglądał, to zapraszam, bo mało gdzie takie coś ktoś w Polsce widział, świadczy takich usług. Chłopaki tutaj jeżdżą naprawdę, jeżeli masz drogi kolego, gdzie tą paszę trzymać, a nie jesteś tutaj z moich okolic, to naprawdę warto, bo po tej cenie zboża lepiej zrobić ze swojego niż kurwa z gównianego, o, że tak powiem, z tego zagrzybego, pierdolonego ukraińskiego zboża, to co przywożą. Więc naprawdę polecam dokupić sobie jakiś tam składników, które są potrzebne i sobie taką własną paszę zrobić, bo przynajmniej to jest o wiele zdrowsze, bardziej opłacalne chyba, bo te firmy, które czasami robią paszę, to ci nie powiedzą z jakiego to jest, a jakościowo to wiadomo, ale można byłoby się tu rozgadywać. Naprawdę tutaj ten rok to jest jakaś tragedia, ale zresztą sami dobrze wiecie, w jakiej Polsce żyjemy. Nie muszę wam tutaj mówić, co się dzieje z cenami, z tym wszystkim. Możecie dać znać, jak u was właśnie ceny zbóż się trzymają, czy sprzedajecie, czy ryzykujecie, zostawiacie. Bo tutaj mówię, my mieliśmy dwie pełne przyczepy, sprzedaliśmy, jest jeszcze jedna przyczepa, ale na razie chyba to zostawiamy, zaryzykujemy, bo może będzie tak, że jednak gdzieś jeszcze te świnie w grudniu pójdą trochę w góry, bo tu spadły i się lepiej to będzie opłacało spaść naszym zwierzętom niż to sprzedawać. Na razie niech to stoi na przyczepie i zobaczymy, co z tym zrobimy. O, i tak źle, i tak niedobrze, teraz świnie idą w dół, więc to też zostawiać tyle towaru nie ma sensu. Człowiek ma zobowiązania jakieś do popłacenia, więc ten pieniądz potrzebny z tego zboża. Więc to takie, człowiek takiej trochę kropce żyje. A tutaj naprawdę jak po składzie sobie od Krzysia, no to nie jest ciekawie. I jeżeli Krzysiu już tyle lat ma to gospodarstwo i zajebiście funkcjonował, kręcił wszelkie rekordy udoju u nas w gminie, najwięcej jeśli chodzi o jedną krowę czy o jakość mleka, a zastanawia się, czy do końca roku nie zrezygnuje z hodowli, no to coś to już znaczy, ludzie, chyba daj. Mam tutaj znajomego, nie wiem czy mogę mówić, nagrywałem u niego, miał krowy, fajne gospodarstwo, nowe maszyny, na dzień dzisiejszy obora jest jako hala na zboże i pójdą sobie do normalnej pracy. Kolejny przypadek, wujek. Odpuścili sobie w ogóle hodowlę krów. Poszli do normalnej pracy. Zostawili sobie tylko ziemię. I teraz im się nie spieszy. Jak ogarną, to ogarną. W większości wszystko robią teraz
swój rozum i chyba wie, o co chodzi. To po prostu mnie jasny strzela i to tyle w temacie. Ale lubię, lubię dupać w ziemi i to się nie zmieni, nawet jak to czasami jest gdzieś takie na pograniczu opłacalności. To lubię. Też gdyby nie YouTube, to pewnie bym sobie to odpuścił, bo jest czego dołożyć. O, to jest najważniejsze, że tak jak tata chodzi sobie do normalnej pracy, czy inni ludzie, to jest czego dołożyć. Długi będziecie musieli poczekać, no bo tam ilość materiału jest długa, nie wiem kiedy wracam. Także mordeczki, słyszymy się moi kochani, mam nadzieję niebawem. Życzę wam suchych jeszcze dla tych, którzy nie skosili żniw, abyście udali, dali radę chociaż w tym roku, jaki mamy tutaj, zebrać ten swój plon, żeby chociaż, nie może z cen, ale z radości zebranego plonu była jakaś pociecha. Tylko tego wam życzę. I uważajcie na siebie, bo tych wypadków naprawdę jest teraz dużo. Człowiek zapierdziela, żeby to jak najszybciej zebrać i czasami człowiek nie uważa, także mordy. Uważajcie na siebie, słyszymy się już niebawem. Buziaczki dla was, na razie strzałka i trzymajcie się, cześć!